Siema, jestem Dzigank, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym Dominusie z RB Bassus. No i tak na szybko, zostawcie suba oraz tego lajka, bijcie choć tak 50 lajków pod tym odcinkiem. Przypominam jeszcze, że aktualnie robię swoją gierkę, linka do niej macie w opisie, możecie zostawić na faworytę. No i my już zaczynamy odcinek, więc może tak na początek, czym dokładnie jest RB Bassus? RB Bassus to jest nic innego jak po prostu walka pomiędzy youtuberami czy tam deweloperami Robloxa. To naprawdę ogromne sumy. No jak wiecie, właśnie jest taka gierka właśnie RB Bassus o tym evencie i właśnie zarobienie różnych zadań na gierkach chyba różnych nawet, albo i tutaj możemy dostawać jakieś darmowe itemy. I ogólnie rok temu taka youtuberka, nie pamiętam jej nazwy, będziecie mieli na ekranie, wstawiła właśnie jako mesh part takiego właśnie oto Dominusa. Nie jest to oficjalnie zrobione przez Robloxa, jest to przez typiarę właśnie, ale wygląda on właśnie jakby po prostu był pod RB Battles i właśnie dużo ludzi zaczęło się zastanawiać, czy to będzie właśnie do zdobycia ten darmowy jakby Dominus, czy będzie się dodało jakoś kupić, czy coś takiego, czy się zdobyć właśnie za jakieś takie questy. Większość ludzi uważa, że to jest po prostu jakiś fake, aczkolwiek z tego co widziałem, nie mamy jakiegoś potwierdzonego info, że to jest po prostu, że będzie taki itemek po prostu do zdobycia lub że nie będzie takiego itemku, więc my dokładnie to nie wiadomo, co będzie z tym itemkiem. Aczkolwiek moim zdaniem nawet fajnie, spoko jakby był za darmo. Wydaje mi się, że osoby, które mają po prostu Dominusa, by się trochę lekko zdenerwowały, że no ludzie mają takie jakby Dominusa trochę innego jakby za darmo. Możecie napisać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, czy myślicie, czy go dodadzą. W ogóle czy wam się podoba, bo moim zdaniem naprawdę wygląda bardzo spoko. Wygląda lepiej niż nie jeden prosty Dominus, tak szczerze mi się wydaje. Gram minigierkę w tym RB Battles. Czyli tak w skrócie po prostu większość ludzi uważa, że to jest fake. No i po prostu nie wiadomo, większość po prostu ludzi uważa, że to jest fake i tyle. No i to było na tyle w tym krótkim odcinku. Napiszcie, jakbyście chcieli poradniki właśnie do RB Battles, jak zdobyć jakiś itemek czy coś takiego. Bo mógłbym na spokojnie ponagrywać takie odcinki, jakbyście chcieli. No i koniecznie napiszcie, co wy sądzicie na ten temat, czy to jest waszym zdaniem fake, czy będzie coś takiego. No na razie jakby zbytnio chyba nie mamy infa z tego, co widziałem. A jak jest, to oczywiście was poinformuję. Także ja z panem widzowie, no i elo.